Król Helgi wymordował jej rodzinę tylko dlatego, że nie mógł jej posiąść. Przeżył jedynie jej brat, książę Dag, który dokonał zemsty. Sigrun i jej brat nie zgadzali się w tej kwestii. Przez cały czas, kiedy byłem z Sigrun, ani razu o tym nie wspomniała. Może nie chciała, żebyś zmienił o niej zdanie. Jest skarbiec Fjotorlundu. Możemy wejść do środka.
trup na tronie. Kratosie! Zbieraj się! Dasz radę! To szczątki brata Sigrun? Jak do tego doszło? Freyjo, dlaczego nie odpowiadasz? Jesteś pewny, że chcesz to przeczytać? Nie, bracie. Ty to zrób. Sigrun przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie. Poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno. Zdążyła już przekląć brata. To dlatego została Walkirią, żeby odpokutować. Wiedziałaś o rodzinie Sigrun, prawda, Freyjo? Nie chciałam się wtrącać. Zabawne, ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę popełniła, czuję, że jest mi bliższa. Dobrze, że tak czujesz. To schematy Dvalina, prawda? Wiesz coś o nim? Ano, był jednym z najzdolniejszych krasnoludzkich kowali, dopóki nie nabawił się sumienia.
Zamrożona błyskawica? Zakończyłem tam walkę z Thorem. To tam wylądowałeś? Nic dziwnego, że kawałki posągu Tyra są w całej okolicy. Czyli to ty i Thor to zrobiliście? Tak. To skutek zderzenia naszej broni. Kiedyś regularnie mijaliśmy te świątynie. Rzucaliśmy Brokowi jak się masz i ruszaliśmy na kolejną przygodę. Tęsknisz? Ano, wszystko było
prostsze. To prawda. Co tak patrzysz? Nic mu nie będzie, wiesz? Nie wiem. Załatwia swoje sprawy. To niebezpieczne. A z tobą to niby zawsze był bezpieczny, tak? Nigdy nie był bliski śmierci. Ani razu? Nie przyszedłem do ciebie po radę. Wiem, wiem. Jest za darmo. Taka promocja dla stałych klientów. Nie będziemy już o tym mówić. Ależ to cuchnie mi gardę. Komnata podróży. Lepsze czasy ma już za sobą. Jak my wszyscy. Kratosie, pamiętasz, jak przyprowadziłam tu ciebie i Atreusa po raz pierwszy? To było wieki temu. Pamiętam. Tylko dzięki twojej pomocy mogliśmy spełnić ostatnie życzenie Fej. A także twojej Mimirze.
właściwe miejsce. Ale saniami nie dotrzemy dalej. Cisza. Mam tylko nadzieję, że norny są gdzieś pod dachem i że jest tam ciepło. Przyznaję, że nie brakowało mi fibul winter w Midgardzie. O nie. Wkrótce się przekonamy. Uważaj! Mogę zasugerować złowieszczy zniszczony nagrobek? Rękojeść miecza. Bracie, znam tę rękojeść. Zachowaj ostrożność. Sam wiesz, jak bardzo upiory lubią się z bronią. Jeśli to nie pomoże znaleźć Norn, może poczekać. Szukajmy dalej. Tędy. Wyczuwam tu ślad ich iluzji. Mogę spróbować je rozproszyć. Opna! Nic tu nie ma. Fałszywy trop. Niestety. Zobaczymy, co jeszcze zdołają znaleźć wilki. Typowe sztuczki Norn. Wiedzą, że ich szukamy. Ostrzegałam, że będą nam to utrudniać. A co rękojeść przeklętego króla ma z tym wspólnego? Zmyłka, przypadek, kto je. One pewnie powiedziały, że było nam przeznaczone ją znaleźć. No. Ratosie, opowiedz mi o swojej ojczyźnie. Była żądna krwi i okrutna. Podobnie jak tutejsze krainy. Ale cieplejsza. Opuszczony obóz. Dawno nikogo tu nie było. Co to takiego? Lista składników do przygotowania potrawy. Przepis? Kto mógł go tu zostawić? Rzućmy okiem na te składniki. Może przepis nas do nich doprowadzi.
chyba inicjały. Pasują do tych z twojej książki kucharskiej? Może gdzieś w pobliżu uda nam się znaleźć jeden z tych składników. A, wiedziałem, że znam skądś te inicjały. Ballada o Jarim i Somrze. Pierwsze słyszę. Stara opowieść, ale nadal dobra. Pozostawili po sobie ten znak, kiedy przemierzali tę krainę. Jeśli cię to ciekawi, możemy poszukać pozostałych. Jak się miała Sigrun, gdy ją spotkałaś? Odkąd Kratos uwolnił ją od jej wypaczonej powłoki, pozostaje bezcielesna. Ale to nie powstrzymało jej od niesienia pomocy. Prawdę mówiąc, mam u niej przeogromny dług. Wątpię, by tak sądziła. Kiedy ją uwolniliśmy, mówiła tylko o szacunku, jakim cię darzy. Ponowne spotkanie z tobą na pewno było dla niej wystarczającą zapłatą. Jesteśmy na miejscu. Zobaczmy. Czuję coś. Stamtąd. A niby co takiego? Kolejną iluzję. Nasila się przy tej ścianie. Norne coś ukrywają.